Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Dwóch kolegów ze sobą rozmawia. Chcesz jaką dziankę? A z czym? A z truskawkami. Moi drodzy, dzisiaj ciekawy temat, a mianowicie Mini Bio Luxury B, uruchomienie tego kotła. Już kilkakrotnie Wam go pokazywałem, ale zanim zaraz dojdziemy do sedna sprawy, to chciałem Wam pokazać tylko przez jakie on wąskie drzwi tutaj wszedł. Jak zauważycie, tu są kolejne drzwi. A tutaj mamy garaż i przez te garażowe drzwi on wjeżdżał sobie tędy, no ale popatrzcie, drzwi mamy bardzo wąskie, ale ten kocioł ma rozbieralne osłony w systemie click, czyli wystarczy je podnieść, nie trzeba używać śrubokręta, niczego, je po prostu ściągamy i po ściągnięciu osłon taki kocioł ma około 69 na 69 cm, ale wszystko sprawdzicie na naszej stronie internetowej dobrekotły.pl. W danym modelu kotła na samym dole strony jest zakładka gabaryty i tam możecie dokładnie zobaczyć, ile on ma po ściągnięciu osłon. I przeszedł przez te drzwi. My teraz jesteśmy podczas uruchamiania tego kotła, ale moi drodzy, co wam chciałem pokazać? A mianowicie, hydraulik założył jedną pompę na centralne ogrzewanie, założył jedną pompę na ciepłą wodę użytkową i założył, jak zauważycie, tam pompę cyrkulacyjną. Tutaj mamy zawór czterodrożny z siłownikiem, ale hydraulik zapomniał dać pompy kotłowej. No i tutaj zaczyna się problem. Dlaczego? Dlatego, że według wymagań producenta do ochrony powrotu powinna być założona pompa kotłowa. Gdy zawór jest zamknięty, wówczas załącza się pompa kotłowa oraz pompa centralnego ogrzewania. W osobnym obiegu kręci się centralne ogrzewanie, a w osobnym obiegu kręci się w tym momencie przy zamkniętym zaworze woda między kotłem a zaworem. Jeżeli teraz takiej pompy nie mamy, po zamknięciu zaworu nic nie ma co wymusić przepływ wody pomiędzy zaworem a kotłem. I wtedy nie ma tak zwanej aktywnej ochrony powrotu. Na chwilę obecną my ten kocioł uruchomimy. Użytkownik zostanie poinformowany o tym, że nie będzie miał gwarancji, jeżeli nie stawi takiej pompy. Ja już powiem Wam z doświadczenia, że tutaj temperatura powrotu wody i będzie ok, nawet bez tej pompy, ale żeby spełnić wymogi producenckie, nie daj Boże, coś się stanie, nie wiem, piwnica będzie wilgotna, zarzewieje kocioł, nie uzna producent reklamacji. Każdy producent ma swoje wymogi, dlatego trzeba bardzo uważnie czytać karty gwarancyjne. Jeżeli chodzi o ten kocioł, jak widzicie, brak tej pompy, która powinna być tu, bądź tu, na zasilaniu, bądź na powrocie, robi nam to, że w tym momencie nie mamy gwarancji na kocioł, ani ochrony powrotu. Tak więc, moi drodzy, zanim zabierzecie się do montażu, prześledźcie sobie zawsze kartę gwarancyjną i zalecenia producenckie, to co zaleca dany producent do gwarancji. Moi drodzy, dajcie mi suba, dajcie mi lajka, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!